Jeżeli jesteś stałym słuchaczem Bardzo Brzydkiego Podcastu, to serdecznie zapraszam Cię do obserwacji i dodania mojego słuchowiska do swojej biblioteki. Możesz również wystawić mi ocenę w serwisie Spotify. Dzięki Tobie ten podcast ma szansę dotrzeć do nowych odbiorców, a o niczym innym nie marzę bardziej. Dzięki! Hej! Dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz Bardzo Brzydkiego Podcastu. Bardzo dziwna dynamika rządzi moją kreatywnością w ostatnim czasie, bo to jest kolejny temat podcastu, którego to nie jest po polsku, nigdy nie wiem jak używać, inspirowany w różnych kontekstach, zawsze zrobię błąd. Zostawmy to. Trend na TikToku był, w którym ludzie piszą, na co są już za starzy. I nie ukrywam, że początkowo trochę się z niego podśmiechiwałam pod nosem, trochę też mnie rozczulał, bo zwykle brały w nim udział osoby z 10 lat ode mnie młodsze, jeśli nie więcej, które pisały, że są już na przykład za stare na imprezy w weekendy albo jakąś inną formę rozrywki, bo teraz trzeba zająć się poważnym życiem i biznesem. Na szczęście później sobie pomyślałam, że kurczę, no Chmielewska, to że ty 10 lat temu zalewałaś mordę co wieczór nie oznacza, że obecne młode pokolenie musi robić to samo i że to w sumie super, że ludzie chcą się rozwijać. A jeszcze później pomyślałam, że sama wzięłabym udział w takim trendzie i tu ponownie przemówił głos mojego zdrowego rozsądku, no bo hej, opowiadać na TikToku w wieku lat 33, że jest się na coś za starym, to jak mówić, że nie wiem, że ogień może poparzyć albo że trawa jest zielona. Zostańmy zatem przy podcaście, gdzie mogę sobie realizować moje najdziksze fantazje. Zaczęłabym chyba od tego, że w mojej głowie nie ma czegoś takiego jak być na coś za starym. Być może dlatego ten trend tak bardzo mnie bawił, bo jest to dla mnie stwierdzenie absolutnie abstrakcyjne. To ty określasz, czy ci coś odpowiada, czy nie, a nie twój wiek sam w sobie. Wiek nie powinien nas ograniczać, tak uważam ja. Prawdą jest jednak, że z wielu rzeczy po prostu wyrastamy. Chciałam użyć jakiegoś mądrzejszego słowa, ale chyba wyrastamy jest tutaj odpowiednie. Z wiekiem tracimy na wiele rzeczy ochotę na przykład. I nie ma w tym większej filozofii. Po prostu tak działamy, tak to wszystko działa. Niemniej, kiedy zerknie się na zmiany zaistniałe w nas na przestrzeni lat, to pojawiają się różne emocje, przynajmniej we mnie, od dumy po szczere zaskoczenie takim właśnie stanem rzeczy. Dlatego dziś chciałabym zaprosić Was do odcinka, w którym wezmę udział w TikTokowym trendzie, w podcastowym wydaniu i opowiem o rzeczach, na które zdecydowanie jestem już za stara. Chciałabym też dodać taki mój klasyczny dupochronik, że to jest bardzo, bardzo indywidualna rzecz. Znowu powtórzę coś, co powtarzam tysiące razy do pożygu. To, że ja coś czuję, przeżywam, myślę w określony sposób, nie oznacza, że ty masz mieć dokładnie tak samo. A jeśli masz inaczej, to znaczy, że się różnimy. A to jest naprawdę, naprawdę okej. Przede wszystkim jestem już zdecydowanie za stara na walkę o czyjeś względy. W ogóle mam wrażenie, że całe prawie życie starałam się za wszelką cenę, żeby ktoś mnie polubił, jednocześnie czując bardzo silnie, że mnie jako mnie lubić się nie da. Uważałam, że jestem za bardzo we własnej głowie, za bardzo pozamykana, że jestem taką szarą myszką, że jestem za mało przebojowa. Przebojowość to jest temat na odcinek podcastu, chociaż nie wiem, jak miałabym z tego uszyć kilkadziesiąt minut. Niemniej musicie uwierzyć mi na słowo, że to był mój największy kompleks jako nastolatki i jako studentki. Swoją drogą kompleks, który czasem lubi do mnie wracać, szczególnie w nowym towarzystwie, bo wtedy ulegam czasem takiemu złudzeniu, że muszę być jakaś. Ja tak bardzo zazdrościłam tym osobom, które, wiecie, wchodzą do pomieszczenia i to pomieszczenie wypełnia się ich energią. Od razu wszyscy wiedzą, że ten ktoś przybył. Wiecie, to są takie osoby, że jak się pyta gospodarza domówki, kto będzie, on odpowiada, że tej osoby akurat zabraknie, to ty jesteś z miejsca w stanie z tej imprezy zrezygnować, bo dobrze wierzysz, że bez tej osoby będzie po prostu nudno. Nie wiem, czy zrozumieliście, o co mi chodzi. Strasznie to zagmatwałam. Mi po prostu
brakuje pierwiastka gwiazdy, takiego, wiecie, salonowego lwa, którym jestem tylko we własnej wyobraźni, kiedy sobie snuję jakieś scenariusze, które nigdy w rezultacie nie dochodzą do skutku. Chciałam być kimś takim, bo wydawało mi się, że wtedy dopiero będę lubiana. Już nie mówiąc o relacjach romantycznych, w których ja za wszelką cenę desperacko starałam się być takim, wiecie, produktem idealnym, crème de la crème, kompletnie przy tym porzucając samą siebie. I to jest w ogóle strasznie śmieszne z perspektywy czasu, bo zwykle właśnie ta przemiana w tą według mnie idealną dziewczynę kończyła się zerwaniem. Bo ten nieszczęśnik tak naprawdę zakochiwał się we mnie i nagle wchodził w związek z kimś, kto mną zupełnie nie był, więc co, no więc dawał dyla. A mi się wtedy wydawało, że to, wiecie, że to zły los, mój pech do związków, że już zawsze będę sama. Opowiadałam wam o tym nie raz i nie dwa, że mi średnio wychodzi generalnie kłamstwo i do tego też dorosłam, bo kiedyś potrafiłam opowiadać niestworzone historie i nawet mi powieka nie drgnęła, a obecnie z fałszem się duszę, niemalże fizycznie. Kiedy tylko czuję, że mam być kimś, kim nie jestem na potrzeby towarzystwa, to zaczyna mi być w tym kombinezonie z ludzkiej skóry straszliwie niewygodnie, więc odpuszczam. I słuchajcie, nagle odkrywam, że właśnie to odpuszczenie, że właśnie to bycie Igą Chmielewską z całym jej dobrodziejstwem inwentarza, z całą jej szaromyszkowatością zjednuje mi ludzi. Że nie muszę ważyć każdego słowa, że nie muszę się śmiać w określonych momentach i w określony sposób i poruszać tematy, z którymi nie jest mi po drodze, bo ludzie lubią mnie za to, kim jestem. Za tą mnie, którą tak bardzo starałam się ukryć przed światem. Jestem za stara na rozpacz nad moim wyglądem. To jest taka oczywista oczywistość, którą poruszałam tu niejednokrotnie, ale uważam, że jest wciąż warta podkreślenia, szczególnie w odcinku na temat zmian wynikających z wieku. I śmieszy mnie przepotwornie ta przewrotność życia, że kiedy zaczynamy się starzeć, kiedy, wiecie, przestajemy być najpiękniejsze, bo młodziutkie, czego wówczas nie zauważamy, to dopiero zaczynamy czuć w sobie kobietę. Oczywiście uogólniam tutaj, może którejś z was udało się pokochać siebie wcześniej. Bardzo wam zazdroszczę wobec tego i bardzo wam tego życzę, jeśli jesteście jeszcze w procesie. No mi się nie udało. Ja na to musiałam poczekać. W ten sposób czas, w którym z obiektywnego punktu widzenia byłam w takim, wiecie, piku swoich urodowych możliwości, przepłakałam przed lustrem, bo wydawało mi się, że jestem kompletnie nie taka, jaka powinnam być, co doprowadzało mnie w ogóle dosłownie do szaleństwa. I minęły lata, nagle pojawiły się zmarszczki, siwe włosy, fizyczność, o którą trzeba dbać bardziej, bo ona jakby spowolniła z samodzielnym procesem regeneracji. I nagle ja się czuję mega seksownie. Czuję się, wiecie, taką kobietą, taką świadomą swojego ciała i możliwości istotą, którą przecież zawsze chciałam być. Bardzo to piękne uważam, więc jeśli jest na sali ktoś ode mnie dużo młodszy, kto tak jak ja w tym momencie nie jest w stanie na siebie patrzeć, to zapewniam, jeszcze się do siebie uśmiechniesz. Co prawda z uśmiechem pojawią się kurze łapki, ale ty w dziwny sposób będziesz z tym okej. Zrozumiesz za chwilę. Dalej rzecz kontrowersyjna, która według mnie wymaga powtórzenia, to moja lista, możesz myśleć inaczej. Otóż jestem za stara na studiowanie. I absolutnie nie w kontekście pochłaniania wiedzy, tego jestem wciąż głodna, ale wiem, bo wiem, że nie byłabym już w stanie usiedzieć w ławkach i tak jakby poddać się temu systemowi. Oczywiście nigdy, nie mówię nigdy, może mi się odwiedzi za kilka lat i sobie zrobię jakąś podyplomówkę albo magistra, kto wie, ale obecnie, no kurde, no nie czuję tego. Co udowodniła mi próba studiowania kilka lat temu, kiedy miałam bodajże 27 albo 28 lat, plus pracę na pełny etat i po prostu czułam się w innym momencie życia, zupełnie niepasującym do tych wszystkich słodkich szczypiorków, które mam wrażenie przez swój wiek miały, tak myślę, większą tolerancję na niewygodny system szkolnictwa wyższego.
I tu się pojawia ta myśl z początku, bo ja też niejednokrotnie mówiłam wam, że nigdy, przenigdy nie jest za późno na studiowanie, w ogóle na edukację. Że jeżeli pojawia się w was taka potrzeba, to idźcie w to jak w dym. Jak macie 30, 40, 50, 60, 90, 120 lat, idźcie w to. To nie jest kwestia jakichś limitów nakładanych na mnie przez wiek, tylko tego, że z wiekiem przestałam mieć na to zgodę i ochotę. Ale znowu podkreślam, to wszystko może się zmienić. Nie mam też już ochoty być grzeczną i uśmiechać się, bo tak wypada. Z grzeczności wyrastałam i mam wrażenie, wciąż wyrastam bardzo mozolnie, bo zrobił mi się z niej taki trochę odruch bezwarunkowy. Nie mylcie grzeczności z dobrymi manierami. Myślę, że te posiadam, umiem się zachować i kulturalnie komunikować. Chodzi mi o momenty, w których tak kulę pod siebie ogon i przepraszam, że żyję, kiedy tak naprawdę powinnam stanąć w swojej obronie. I myślę, że akurat z tym sama sobie nie poradzę, że to jest zbyt głęboko we mnie zakorzenione i jest to rzecz zdecydowanie do przepracowania na terapii. Niemniej z biegiem lat zaczęłam rozróżniać te momenty, kiedy jestem grzeczna, tak jakby wbrew własnym potrzebom, wbrew własnej woli i przez ten ułamek sekundy daję sobie wybór, z którego przy dobrych wiatrach korzystam. I słuchajcie, nie ma, uważam, większej satysfakcji niż na tę jedną chwilę z biednej sarenki zamienić się w ziejącą ogniem smoczycę. Chciałabym o tę smoczycę bardziej zadbać. Dalej zapisałam sobie rzecz, na którą jestem za stara hipotetycznie. Bo jestem mężatką, więc kwestia relacji damsko-męskich mi, że tak powiem, odpada, ale gdybym czysto hipotetycznie była obecnie sama, to zdecydowanie jestem już za stara na przelotne znajomości, które jeszcze 10 lat temu zupełnie mi pasowały. Ostatnio nawet się zastanawiałam nad tym, co by było gdyby. Wiecie, coś się wydarza, rozstajemy się z Marcinem, jestem singielką, co wtedy? Oczywiście to jest taka spreparowana na potrzeby tych dzisiejszych przemyśleń sytuacja, bo pewnie jakbyśmy się z Marcinem rozstali po tych prawie 10 latach bycia ze sobą, no to długo nie mogłabym się pozbierać, więc o jakichkolwiek relacjach, związkach, romansach mowy by nie było. Ale tak sobie wyobrażam, tak gdybam sobie, że się rozstajemy i staję przed potrzebą znalezienia sobie innej, drugiej połówki. I co wtedy? Zakładam Tindera? Nie wiem, chodzę na szybkie randki? Inwestuję w swatkę? I jak tak sobie rozmyślałam, to doszłam do wniosku, że to moje spotykanie się z facetami byłoby zupełnie, zupełnie czym innym niż x lat temu. Bo te x lat temu wszystko działo się szybko. Zdecydowanie za szybko z mojej obecnej perspektywy, do tego stopnia, że ja tak naprawdę nie miałam nawet czasu poznać tej drugiej osoby, że przez tę chaotyczność, którą zresztą sama wprowadzałam, w pewnym sensie godziłam się z tym, trochę świadomie, trochę wcale, że to niekoniecznie potrwa długo. I powiem wam, że ja już chyba bym tak nie chciała. Pewnie relację romantyczną poprzedzałoby kumpelstwo albo przynajmniej jakiś czas na wybadanie terenu. Na pewno interesowałyby mnie zupełnie inne wartości, bo już kurde, no już wiem czego chcę, tak? Jestem dorosłą 30-paroletnią kobietą. Wiem, co jest tak naprawdę ważne w tej drugiej osobie, a co bywa wyłącznie fasadą, często bardzo atrakcyjną, ale która jednak zaczyna się kruszyć lub topnieć na dłuższych dystansach. No. Myślę, że byłoby inaczej. Czysto hipotetycznie. Halo, halo, tu Iga z przyszłości. Przesłuchałam właśnie tego fragmentu i chciałabym tutaj dodać, że między mną a Marcinem jest 10 na 10. Bo to tak zabrzmiało, jakbym, wiecie, czysto hipotetycznie, ale jednak coś wisiało w powietrzu. Absolutnie nie. To jest gdybanie i tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli byśmy się rozstali, to serce pękłoby mi na tysiące kawałeczków i nie wiem, czy byłabym w stanie je wyzbierać. Więc jest to jakiś tam scenariusz, który sobie snuję w głowie, ale który w ogóle nie ma przełożenia na rzeczywistość, na szczęście. A jak już jesteśmy w klimatach towarzysko-randkowych, to jestem za stara na alkohol. Kropka.
O mojej abstynencji opowiadałam tu nie raz i nie dwa. Jeśli pierwsze słyszysz, to nie piję już od ponad roku. Wcześniej robiłam to zdecydowanie za często, zdecydowanie zbyt chętnie, zrezygnowałam, nie wracam. Ale chciałam opowiedzieć o tym aspekcie towarzyskim, który łączy się w szczególności z początkami mojego picia, z początkami mojego problemu i nawiązuje do pierwszego podpunktu dzisiejszego odcinka. Wiecie, alkohol to ludzie, tak? Pijemy, bo często boimy się alienacji, albo inaczej zaczynamy pić, bo się tej alienacji boimy. Boimy się, że zostaniemy odrzuceni przez stado. A ja obecnie, kurde, no mam to gdzieś. Początkowo dziękuję, nie piję. Przechodziło mi oczywiście przez usta bardzo ciężko. Ja musiałam to w sobie wyćwiczyć, bo wiecie, no, trudno jest nie robić czegoś tak jak wszyscy. Ale tak jak już opowiadałam na początku, ja chyba wyrosłam z potrzeby zadowalania wszystkich naokoło. Myślę, że dobrym testem był mój wyjazd w Alpy, z którego w zasadzie dopiero co wróciłam, dosłownie 2 dni temu, bo towarzystwo, zaznaczmy kompletnie nowe towarzystwo, w którym nie zawsze czuję się pewnie, było mocno pijące, mocno imprezujące i pytania, czy chcę się napić, dlaczego nie piję, jakieś takie głosy zawodu, że nie chcę się ze wszystkimi napić, padały bardzo, bardzo często. I tu zaobserwowałam w sobie gigantyczną, słuchajcie, różnicę względem ostatniego roku, bo odmowy przychodziły mi od tak. Czułam jakąś taką cudowną lekkość. Potrafiłam z tego śmieszkować, sprytnie to uciąć, albo być super konkreciarą, która mówi nie i koniec. Wręcz miałam swobodę w wyborze opcji, w dostosowaniu odpowiedzi do danej sytuacji. Strasznie jestem z tego dumna. Oczywiście problem mojego picia jest bardziej złożony, ale wydaje mi się, że właśnie dlatego teraz było mi łatwiej niż kilka lat temu, niż nawet rok temu, bo już wiem, że nie jestem kurwa zupą pomidorową, żeby każdemu smakować. Wykształciłam w sobie łatwość w odpuszczaniu relacji, które istnieją w sprzeczności do moich wartości. Zrymowało mi się. I tu postawię kropkę, bo temat już pojawił się tyle razy i tu w podcaście, i na Instagramie, że nie będę go męczyć dłużej, ale uważam, że pojawić się akurat w tym odcinku musiał, bo kurczę, no ten brak procentów w moich żyłach uznaję za przejaw pewnej dojrzałości, z której cieszę się jak dziecko. I wreszcie na koniec, jestem za stara, żeby mówić, że jestem na coś za stara. Tak widzicie, przewrotnie sobie postanowiłam zakończyć. I w zasadzie ten punkt dobrze podsumowuje wszystko, co powiedziałam w ciągu ostatnich kilku minut. Jak będę sobie chciała pójść na studia, to pójdę. Jak będę sobie chciała łeb na łyso ogolić, to se ogolę. Jak będę chciała pójść do osiedlowego w wielkim różowym kapeluszu, to pójdę, bo będę miała taką ochotę i nic nikomu do tego. Limity, które na siebie nakładamy, bardzo często według mnie wynikają z takiej kalkulacji towarzyskich zysków i strat. Z polskiego na nasze, z tego słynnego co kto powie, co ludzie powiedzą. A ja z każdym kolejnym rokiem coraz mniej o to dbam, wiecie? I coraz bardziej wychodzę z założenia, że nie jestem tu kurde po to, żeby kogoś zadowalać swoją grzecznością, cichością, płynięciem z prądem. I paradoksalnie to wcale nie wyklucza dbałości o komfort otoczenia. Ja uwielbiam, kiedy ludzie czują się przy mnie zaopiekowani, wyjątkowi, piękni, bo wtedy i ja się tak czuję. Jestem chronicznie empatyczna i właśnie przez tę moją empatię długo szukałam i wciąż szukam tak naprawdę tego złotego środka między dobrem ogółu i moim własnym. A z wiekiem odkrywam, że ten wektor powinien mimo wszystko być skierowany w moją stronę, bo to jest moje życie, moje wybory i moje kilka sekund na tej planecie. Gustavo Lima. Dlaczego ja to pamiętam? Idę, najwyższy czas. Całuję was w czółko, wracam niebawem. Do usłyszenia, całuję. Cześć. Matko, skąd ja to pamiętam?